O, włóczyki. Dzień dobry, włóczykiju. Dzień dobry, Muminku. Czemu ścinasz gałąź? Bo tatusiowi złamało się oparcie fotela. Mówisz o tym wielkim, obrotowym fotelu? Tak, złamało się zaokrąglone oparcie i chcę z tej gałęzi zrobić nowe. O ile pamiętam, to stary fotel. Tak. Czy twój tatuś nie mógłby sobie sprawić nowego fotela? Nie, tatuś mówi, że najlepiej mu się pisze opowiadanie, kiedy siedzi właśnie w tym fotelu. Ach, to dziwne, ale skoro twój tatuś tak mówi, to widać tak jest. Zniszczyłem oparcie tatusiowego fotela i dlatego chcę je naprawić. Rozumiem. Myślę jednak, Muminku, że ta gałąź nie nadaje się do tego. Dlaczego? Nie wystarczy odpowiedni kształt. Do tego trzeba specjalnego drewna. Musi być dobrze wysuszone, inaczej mebel może popękać. Wiem to, bo często widziałem, jak stolarze robili meble. Słyszałam, że połamał ci się fotel, w którym wymyślałeś swoje opowiadania. To był ulubiony fotel mojego tatusia. Chętnie ci go podaruję. Bardzo ci dziękuję, Mimlo. Ten fotel jest wprawdzie bardzo stary, ale zapewniam, że naprawdę wyjątkowo wygodny. To miłe z pana strony, inspektorze. A ja przyniosłem takie krzesło, które można dopasować do każdego wzrostu i każdej figury. Czy można zmierzyć? A dobrze, tutaj. Tak jak myślałem, muszę trochę podwyższyć. Jestem pewien, że będzie idealnie pasowało. Bardzo ci dziękuję, migotku. Jestem wzruszony, drodzy przyjaciele, że zadaliście sobie tyle trudu, żeby mi sprawić przyjemność. Zapraszam wszystkich na herbatkę. Właśnie upiekłam pyszne ciasteczka. Najpierw, jeśli można, zaniosę to krzesło do pokoju tatusia Muminka. Och, nie trudź się, sam je zaniosę. Nie, nigdy bym na to nie pozwolił. Nie sądziłem, że ktoś wpadnie na ten sam pomysł, co ja. Jeszcze jedna osoba wpadła na ten pomysł. Pan Paszczak. Tatusiu Muminka. Tak? Postawię to krzesło przy twoim biurku, ale będę cię potrzebował, żeby uregulować wysokość siedzenia. Już idę. Dlaczego oni się tu bez przerwy kręcą? Wystraszą mnie wszystkie ptaki. Och, ktoś znowu zaczepił nogą o sznurek. Co za niezdary. Ach, jak ja mogę coś złapać, żeby przynajmniej ustawili pułapkę tak, jak była? O! Mam już tego dosyć! Dosyć! Głupie, złośliwe ptaki! Nie będę was łapać! Nadajcie sobie i żałujcie, że nie jesteście w mojej klatce! Ach! Choć tatuś powiedział, że ten fotel i tak był zepsuty, to jednak wiem, że było mu przykro, kiedy go złamałem. Szkoda, że nie może pisać w innym fotelu. Ja mogę pisać i czytać wszędzie, na siedząco i na stojąco. Kiedyś twój tatuś również mógł pisać w każdej sytuacji. Ale z wiekiem nabywamy przyzwyczajeń. Jeśli przez lata pisał siedząc w tym fotelu, to każdy inny rozprasza jego uwagę. Ale włóczykiju, to chyba bardzo nudne robić ciągle coś w ten sam sposób. Widać nie. Może jesteśmy jeszcze za młodzi, żeby to zrozumieć. Tak czy inaczej, jeśli twój tatuś nie może pisać siedząc w innym fotelu niż ten, na którym siedzi od lat, to znaczy, że nie może i koniec. Napijesz się czekolady? Dziękuję. Czekolada nas rozgrzeje. Muminku, spójrz na tę belkę, na której siedzisz. A? Co szczególnego jest w tej belce? Przyjrzyj się jej. Nie sądzisz, że będzie doskonała? Doskonała do czego? Byłaby doskonała na oparcie fotela twojego tatusia. Naprawdę? Jest dobrze wysuszona i ma odpowiedni kształt. A? O, rzeczywiście. Byłoby z niej bardzo dobre oparcie. Naprawdę? Pozwolisz mi wziąć tę belkę? Oczywiście, Muminku, znajdę sobie inną. Jak chcesz, pomogę ci ją zanieść. Dziękuję, sam sobie poradzę.
za dzień. Ciekawa jestem, co zrobimy z tymi krzesłami. W każdym razie to miło wiedzieć, że mam tylu przyjaciół, których obchodzi moja wygoda. Może jeden z tych foteli zastąpi ci ten stary. Może. Dobranoc. Dobranoc, tatusiu Muminka. Stary fotel skrzypi. Może skrzypiał od dawna, tylko ja wcale nie zwracałem na to uwagi. Chyba go trochę zaniedbałem. Powinienem bardziej o niego dbać. Czasami go nasmarować, porakierować. Ten fotel pamięta bardzo, bardzo dawne czasy. O ty, Muminku. Co ty robisz o tej porze na werandzie? O to samo mógłbym zapytać ciebie, Muminku. Co robisz z tym kawałkiem drewna na plecach? To oparcie do twojego fotela, tatusiu. Sam je zrobiłem. Pokaż. Piękna robota. Nie wiedziałem, że taki zdolny z ciebie stolarz. Spróbujmy przymierzyć. Zobaczymy, czy otwory pasują. Zobaczmy. Jeden. Dwa. Trzymam. No, pasuje idealnie, Muminku. Och, synku, nawet nie wiesz, jaki jestem szczęśliwy, że mam znowu mój stary fotel. Jeszcze go nie skończyłem, tatusiu. Muszę polakierować oparcie. Ale możesz wypróbować, czy jest wygodne. Bardzo chętnie. Zaraz siądę, ale lepiej odsuń się trochę. Wygodnie? Nareszcie mogę się odprężyć. Czujesz, że będziesz mógł teraz pisać? Oczywiście. Już czuję nadchodzące natchnienie. Dziękuję ci z całego serca, syneczku. Najważniejsze, że znowu będziesz mógł pisać, tatusiu. Zaraz wezmę się do pracy. A przyszedłem taki kawał, żeby się z nim pobawić. Pobawimy się bez niego. Juhu! Chodźcie! Opla! Dzień dobry, Włóczykiju. Pograsz z nami w piłkę? Gdybyś zmienił zdanie, będziemy na plaży. Możesz przyjść, kiedy zechcesz. Do zobaczenia! Kiedy już tatuś Muminka mógł znowu pisać, siedząc wygodnie w swoim ulubionym fotelu, w domu Muminków życie wróciło do normy. Natomiast Muminek, który pracował całą noc, zasnął zmęczony pod drzewem. Do snu
kołysała go melodyjka, którą włóczyki pięknie grał na swojej harmonijce.